Iron Fist Team prezentuje. MMA, kategoria wagowa 93 kg. Walka zakontraktowana na 3 rundy po 5 minut. Już za chwilę pojawią się tutaj bohaterowie tej 10 walki. Zapraszam do nas Racho Darwinian! No to będzie, Wojtku, bardzo ciekawy pojedynek. Nasz klubowy kolega Michał Sztanga-Fijałka z Racho Darbianem, zawodnikiem z Armenii. Obaj reprezentują bardzo podobny styl. Silni fizycznie, dynamiczni. Myślę, że to może być bardzo ciekawa walka. Tak, no podobny styl, aczkolwiek uważam, że Sztanga jest zawodnikiem bardziej poukładanym. Racho Darbinian bardzo często atakuje, wchodzi nisko, w pół dystans, opuszcza głowę i atakuje na oślep, rzuca te cioszy, cepy tak zwane. Taki uliczny styl, ale bardzo skuteczny, o czym świadczy jego rekord. Michał jest zawodnikiem bardziej poukładanym, on nie wdaje się w takie bójki. Czeka na błąd przeciwnika i stara się go wykorzystać. Myślę, że mimo wszystko będzie to zaleta po stronie Michała Fijałki, że jest zawodnikiem na tyle twardym, że przepuści atak Darbiniana i w odpowiednim momencie skontruje go techniką bokserską. Darbinian, z tego co widziałem w ostatnich jego pojedynkach, reprezentuje dosyć dobrą stójkę zapaśniczą, próbuje rzucać. Kilka swoich walk wygrał przez nokaut techniczny, próbował bardzo mocno atakować. Tak, no 4 razy wygrywał przez nokaut, natomiast 5 pośród 7 wygranych zakończył w pierwszej rundzie, dlatego zwłaszcza będzie trzeba uważać na początku walki na frontalny atak, bo z tego słynie Darbinian, że on nie kalkuluje, będzie atakował od początku. W jednej z walk z Johnsonem Jonesem był już też na skraju nokautu w pierwszej rundzie Darbinian. Wykazał się niezwykłą odpornością na ciosy. Także no jest to zawodnik na pewno trudny, na pewno będzie ciężko go tutaj znokautować, ale wierzę w Michała. Wierzę, że cały czas się rozwija, z walki na walkę jest coraz lepszy i pokaże to właśnie dzisiaj. Michał Fijałka z kolei, zawodnik, który ostatnimi czasy zrobił kolosalny wręcz postęp. Przegrywał w swojej karierze z takimi żywami jak Hans Stringer, zawodnik z olbrzymim doświadczeniem. Zgadza się, to była porażka, aczkolwiek ja zawsze będę podkreślał, że w zawodowym MMA nie ma czegoś takiego jak przerwanie walki przez sędziego w momencie, kiedy zawodnikowi grozi kontuzja. Michał jest zawodnikiem na tyle mocnym, że jeżeli nie decydował się klepać, to sędzia absolutnie nie powinien w tej sytuacji wkraczać. Jeżeli zawodnik uważa, że technika jest niedopięta, jeżeli tej kimury tam nie było i się zdecydował nie klepać, to sędzia nie powinien tam wkraczać i przerywać tej walki. Takie jest prawo zawodników na tym poziomie, takie jest prawo profesjonalistów. Zgadza się. Trzeba powiedzieć, że Michał Fijałka po pojedynku z Romero Palacio wygląda teraz dużo, dużo lepiej pod względem fizycznym. Z tego co się orientuję, mocno pracował z trenerem Rafałem Borysiukiem, który rozpisywał dietę, przygotowanie. Zgadza się. No na podobno siłowni. Widać, że to jest zupełnie inny zawodnik. W dalszym ciągu ta siła jest olbrzymia. A jednak inna definicja, prawda? Także na pewno to również procentuje w tych walkach. Mamy początek. Zobaczymy, czy Darbinian zaatakuje agresywnie od początku. Bardzo mocny low kick. Widać, że Darbinian jest troszeczkę większym zawodnikiem i jednak siła i dynamika, jak na taką masę, również jest imponująca. Dwa mocne low kicki Darbiniana i mamy bardzo mocne rozpoczęcie. Widać, zgadza się, że Darbinian w ogóle nie zaczyna akcji lewą ręką. On od razu dąży do bezpośredniego ataku prawą ręką, mocniejszą ręką. Ale Sztanga spokojnie sobie w swoim stylu wyłapuje wszystko na podwójną gardę. Sztanga, widać, czeka na ten moment. Ładnie wychwycił, znakomicie przechwycił low kicka. To jest właśnie mądrość zawodnika, dwa pierwsze ataki low kickiem przyjął. Zobaczył, w jaki sposób zadaje ciosy Darbinian, trzeciego low kicka przejął, obalił i w tym momencie to on jest z góry. Michał Fijałka znany jest z tego, że nie podpala się. Zgadza się, bardzo spokojnie. To jest to zawodnik myślący. W tym momencie próba podebrania kimury, podobna sytuacja jak z Hansem Stringerem. Miejmy nadzieję, że już Sztanga tego błędu drugi raz nie popełni.
Michał Fijałka jest posiadaczem... schował swoją ręką pod udo, także nie wydaje mi się, żeby była to technika groźna dla Michała Fijałki. Aczkolwiek Darpinian dość mocno złapał ten chwyt i cały czas pracuje nad tą kimurą. Michał jest posiadaczem purpurowego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. Niemniej jednak kimona nie miał na sobie dawno, ale jednak pokazuje to doświadczenie, umiejętności. Jest bardziej zawodnikiem submission fighting, ale jak sam mówi, najbardziej kocha MMA, to jest jego żywioł, także w tym sprawdza się najlepiej. W tym momencie mamy taką potopową sytuację. Darpinian przykleił się do ręki, cały czas liczy na to, że wyciągnie tą kiburę. Sztanga z kolei skontrolował rękę, schował ją pod udę. Widać, że Łukisz wychodzi. No niesamowite, no szczepili się. Ładnie teraz Sztanga wykluczył lewą rękę Darpiniana. Mamy pozycję półgardy. Spokojnie, Sztanga powinien teraz pracować nad przejściem gardy. Michał Fijałka na pewno jest zawodnikiem posiadającym dużo większe umiejętności w parterze niż Darpinian. Bardzo ładna próba wyjścia z tej półgardy. Michał pracuje nad przejściem do dosiadu. Bardzo ładne przejście. I w tym momencie będzie znakomite dojście do dosiadu. No bardzo dobrze ugrana się ta walka na razie dla Michała. Robi to, co lubi. Zajął dobrą pozycję. Bardzo mądrze. Próbuje podepchnąć partera gdzieś do lin. Mamy w narożniku walkę. Darpinian uczepił się sztangi bardzo mocno. Sędzia bardzo dobrze przenosi walkę na środek ringu. Miejmy nadzieję, że teraz Darpinian zapozna się z tym, czego sunie sztanga. Z mocnego ground and pound. Zgadza się, bardzo dobre porady Michała Martelli. Zawodnik jest zbyt świeży. Sztanga powinien się skoncentrować na początku na przytrzymaniu pozycji, a dopiero w następnym kolejności na zadawaniu mocnych ciosów. Bardzo dobrze, Sztanga zajął dobrą pozycję, skontrolował biodra. Darpinian próbuje łapać po pach i przytrzymać Michała Fijałkę. Bardzo dobrze. Na pewno kosztuje to dużo siły, ale widać, że doświadczenie sztangi bierze w tę górę. Jak ciasną kontrolę ma Michał. No, praktycznie już od dłuższego czasu Darpinian może sobie pomarzyć jedynie o wyjście z dosiadu. Bardzo dobrze Sztanga pracuje, bardzo dobrze. Naprawdę jak dalej będzie przebiegała ta walka, to myślę, że sędziowie nie powinni mieć problemu z wytypowaniem zwycięzcy w tej rundzie. Myślę, że również Michał może się pokusić o jakieś ewentualnie poddanie, bo do tej pory można powiedzieć, że Darpinian to jest uparty zawodnik. Na początku rundy złapał się tej ręki, przykleił się do sztangi. Bardzo ładna próba. Przed chwilę Darpinian próbował uciekać na brzuch, być może jest, ucieka bardzo na brzuch. Bardzo dobre ataki Michała. Naprawdę fenomenalna akcja. Widać. No, można powiedzieć, że teraz się popisał Darpinian takim ringowym sprytem, uciekł za ring. Po raz kolejny będę podkreślał, że ring to nie jest najlepsza przestrzeń do walki MMA. Tutaj właśnie mogą się dziać takie rzeczy. Zawodnicy uciekają bardzo często głową za liny, ułatwiając w ten sposób obronę. Poza tym kwestia bezpieczeństwa jednak. Z klatki nie da się wypaść z ringu. Widzieliśmy wielokrotnie sytuacje, gdzie bardzo ale ładne zajście za plecy. Michał Fijałka walczy w tej walce. Znakomicie. Od początku narzucił bardzo dobrą kontrolę. Darpinian wije się to w lewo, to w prawo, broni się w żółwiu, ale sztanga znakomicie go kontroluje. Fijałka bardzo ładnie rozciągnął przeciwnika. Bardzo mocny ground and pound. To naprawdę sztanga bliski zakończenia tej walki. Miejmy nadzieję, że jak tak dalej tak pójdzie, to sztanga jeszcze przed końcem pierwszej rundy wygra tą walkę. Ale naprawdę trzeba podziwiać olbrzymią odporność na ciosy Ormianina. Tak, dokładnie tak. Jest duszenie! Czy duszenie? Oby klepał! Znakomite duszenie Michała Fijałki! Ale nie, Darpinian nie udało się broni tego cały ręki. Czas, ale kosztuje go to na pewno bardzo dużo siły, bardzo dużo siły. Fijałka cały czas utrzymuje się w dosiadzie, czeka. Bardzo emocjonująca walka i koniec rundy. No niesamowita pierwsza runda. Troszeczkę nonszalancji ze strony Michała Fijałki. Oj, proszę wygląda Państwa, ja myślę, że Darpinian stracił przytomność w tej walce. Zgadza jednak to duszenie się, chyba... zgadza się. No wspaniała.